W ostatnich dniach lipca przedstawicieli mniejszości niemieckiej odwiedzili goście z niemieckiego miasta partnerskiego Witten. Okazją była m.in. 168. rocznica wkopania kamienia węgielnego pod budowę mostu tczewskiego przez króla Prus Fryderyka Wilhelma IV. Chodzi nam na to, przede wszystkim o zbliżenie. O zbliżenie i staranie się bycia wspólnie z każdą inną organizacją, bez względu na to, jakie ta organizacja ma pochodzenie. Pani Dytlend Ruh. Urodziłam się w Tczewie 1943 roku. Po raz czwarty jestem w Polsce w Tczewie i mi się tu bardzo podoba i fascynuje mnie ten most nad Wisłą i chętnie przyjadę po raz następny, aby ten most był gotowy, to chętnie chciałabym to, ten produkt zobaczyć. Nazywam się Jürgen Schulz, mieszkam zamieszkały w Soest, Westfalen. Po wojnie przyjechałem z rodzicami na zachód i chętnie przyjeżdżam tu, żeby mieć połączenie do tych mieszkańców w Zgniewu, przede wszystkim Tczew i okolic. Urodziłem się 29 marca 1943 roku tutaj w Tczewie, nazywam się Harald Rosanowski. Tczew bardzo ładnie się rozwija, bardzo wiele rzeczy jest tutaj zawsze nowych, jak przyjeżdżam. Moim marzeniem też jest, żeby ten most został wyremontowany i wtedy bym przyjechał też tutaj. Ludzie, których tutaj spotykam, są bardzo mili i też te kontakty z niemiecką mniejszością też są wspaniałe. Niemcy pojawili się w Tczewie w zasadzie od początku istnienia miasta. Sambor II miał żonę Niemkę pochodzącą z Mecklenburgii, a także bogatsi mieszczanie, którzy zostali przez niego zaproszeni, byli to ludzie majętni, którzy pochodzili także z niemieckiego kręgu kulturowego. Nie możemy przedstawić dokładnych danych mówiących o tym, ile mieszkańców naszego miasta uważało się za Niemców, ilu było Polaków. Dopiero gdzieś w wieku XIX te spisy ludności są na tyle precyzyjne, że już możemy mówić o pewnych liczbach. Jeżeli byśmy opierali się na czymś takim jak wyznanie, przyjmując, że większość Niemców to są ewangelicy, a większość Polaków katolicy, w wieku XIX mniej więcej te proporcje są porówno. Pod koniec wieku XIX ta liczba Polaków zaczyna się zdecydowanie zwiększać. Przełomowy jest rok 1920, kiedy Tczew wraca do Polski i kilkadziesiąt procent mieszkańców naszego miasta, którzy czuli się Niemcami, wyjechało do ówczesnych Niemiec. Na ich miejsce przyjeżdża bardzo dużo Polaków z terenu centralnej Polski, którzy w 1939 roku zostali przez Niemców wypędzeni, a na ich miejsce zostali po raz kolejny przywiezieni mieszkańcy narodowości niemieckiej. Rok 1945 to jest kolejna bardzo duża zmiana ludnościowa w Tczewie. Wielu Niemców ucieka wraz z wycofującym się armią niemiecką. Pewny procent ich zostaje, no niestety wielu z nich zaraz po wojnie także musi opuścić nasze miasto. Najciekawszymi pamiątkami po mniejszości niemieckiej w Tczewie są przede wszystkim budynki szkolne, czyli to jest dzisiejszy budynek technikum. W dwudziestoleciu międzywojennym była to właśnie szkoła mniejszości niemieckiej, a także przy ulicy Czyżykowskiej niewielki budynek, który należał do niemieckiego klubu sportowego. Przedstawiciele miasta partnerskiego Witten przyjeżdżają do Tczewa regularnie, ale 168. rocznica wkopania kamienia węgielnego pod budowę mostu tczewskiego była szczególną okazją, by przypomnieć o wspólnej polsko-niemieckiej historii.